sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 8 w Policach. Rozmawiam z panem prezesem Tomaszem Panasem. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry, witam serdecznie pana redaktora, witam wszystkich oglądających i słuchających. Przed chwilą zakończył się tak zwany live, czyli transmisja w internecie cyklicznej imprezy, która odbywała się w Policach od kilku lat, tego biegu mikołajkowego. Jak to w tym roku wyglądało? No, panie redaktorze, ja uważam, że co roku jest fajnie, bo to jest ósmy bieg już. Grupa Azoty jest w to zaangażowana. Staramy się pomagać i wspierać takie inicjatywy. Wspieramy. Byłem dzisiaj na trasie z moim kolegą Mariuszem Kądziołką, wiceprezesem Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police. Zabrał on swoją żonę, ja zabrałem swojego wnusia. Impreza typowo rodzinna, super. Przygotowujemy się do świąt, robimy miejsce na potrawy wigilijne. Przygotowanie do świąt trwa, bieg mikołajkowy się odbył w nadziei, że w przyszłym roku będzie lepiej, inaczej, zwyczajnie. Panie prezesie, czy w tym roku Grupa Azoty ma jeszcze jakieś tego typu pomysły na jednak przetrwanie tego okresu pandemii i uczestniczenie w tych imprezach mimo tych wszystkich utrudnień? Grupa Azoty zawsze się stara uczestniczyć w takich różnych imprezach i mimo to, że one są w innej formie, ale są. Czyli my potrafimy sobie radzić z takimi sytuacjami kryzysowymi. Grupa Azoty sobie radzi, ludzie się dostosowują. Oczywiście różne sytuacje nas zaskakują, ale trzeba, to jest życie. To jest życie, tak jak pan powiedział, to jest life i my musimy się do tego dopasować. Musimy sobie tak poradzić, żeby nasza firma pracowała, rozbudowała się dalej, plus powiedzmy wydawała tutaj wiele wsparcia dla takich inicjatyw jak bieg mikołajkowy. Pozwolę sobie zadać takie może niebezpieczne pytanie, bo jesteśmy jednak w okoliczności pandemii. Czy w związku z tym, że wkrótce będą robione szczepienia, czy Grupa Azoty przygotowuje się jakoś do tej akcji, może z punktu widzenia interesu pracowników? Panie redaktorze, Grupa Azoty jeszcze nad tym nie rozpatrywała, ale znając tutaj zasady panujące w Grupie Azoty, my współpracujemy z naszą spółką Mediką, która jest obok nas. Pracujemy z panem prezesem Tarchoni. Na pewno jeśli to będzie już, nazwijmy ta szczepionka dostępna, bo na razie się rozstrzyga, kto ma być pierwszy szczepiony, kto drugi, kto trzeci. Mam nadzieję, że my będziemy w tej pierwszej kolejności. Jeśli będzie, to na pewno Grupa Azoty wyjdzie z taką inicjatywą do pracowników, żeby był jak najszerszy dostęp do tej szczepionki i dostępny dla pracowników. Zbliżają się święta. Jest taka okazja, żeby powiedzieć może dwa słowa tym, którzy nas oglądają. No bo być może już nie będzie takich okoliczności, żebyśmy mogli przekazać, no myślę, życzenia. Oczywiście, że tak. Święta Bożego Narodzenia to są takie szczególne święta, to są święta pełne nadziei, miłości, takie święta rodzinne, spotykają się rodziny. Może w tym roku są troszeczkę to utrudnione, ale to myślę, że dla chcącego nic trudnego, na pewno w wąskim gronie jakiś jest przekaz taki, powiedzmy, można się łączyć, na łączach być, więc ja chciałbym, jak tutaj już wcześniej powiedziałem, najpierw zacząć od pracowników Grupy Azoty Zakładów Chemicznych Policji. Im złożyć takie szczególne życzenia zdrowych, spokojnych świąt Bożego Narodzenia, a także wszystkim mieszkańcom Polic, okolic i wszystkich całego powiatu polickiego. W ogóle myślę, jak może z kraju ktoś słucha, dla wszystkich szczere życzenia świąteczne, spokojnych, w gronie rodzinnym. Trzymajmy się razem i wtedy będzie wszystko ok. Jak będziemy razem współpracować, mówię, pokonamy nawet najtrudniejsze takie okresy i będzie wszystko w porządku. I tym optymistycznym akcentem, że tak powiem standardowo, kończymy tę rozmowę. Dziękuję panie prezesie. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia, do widzenia. Do widzenia.